które można by było zrobić. Ale to nie jest polityka symboli, a polityka symboli według Prawa i Sprawiedliwości jest niezwykle ważna. Ja nie wiem, co oni mają w głowach i co ich interesuje, natomiast symbolami se ludzie w piecach nie napalą i nie ogrzeją. Tak samo konferencjami Morawieckiego i jego kolejnymi planszami, w których zrobi kolejny program, w którym komu coś obieca, a na koniec wyjdzie, że kryteria są takie, że i tak się niewielu załapie. Odblokować KPO natychmiast. Wie pani, mnie szlak trafia, jak jadę do takiej Kańczugi, w której byłem, patrzę, jak działał program Maluch Plus, a później jadę do Sieradza i się dowiaduję, że w powiecie sieradzkim są 74 miejsca w publicznych żłobkach na 4000 dzieci poniżej 3 roku życia, a myśmy w tym roku mieli dostać 2 miliardy złotych na kilkadziesiąt tysięcy, 50-60 tysięcy. Ale nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na to, że już zaczynają się takie oddolne, samorządowe ruchy właściwie, nawet bardzo małych samorządów, które przy inwestycjach, które miały być, ale ich nie ma, są, nie wiem, czy pan to widział, takie przyczepione tablice, że tu miało zostać rozbudowany tam przedszkole czy żłobek, ale ze względu na to, że nie dostaliśmy obiecanych pieniędzy z rządu, tej inwestycji nie będzie. I bardzo dobrze, bo trzeba ludziom uświadamiać. 6 miliardów miało pójść do polskich firm z tej puli, z tych 20 miliardów, które miało przyjść teraz w KPO w tym roku. 6 miliardów. Samej. Nie, to chyba. Już nie zaliczka. Zaliczki nie, mówię o pierwszej transzy, która była w tym roku do wzięcia. 6 miliardów na konkurencyjność polskich firm w zielonej energetyce. 3 miliardy na walkę ze skutkami suszy. 5 miliardów, o ile dobrze pamiętam, dla polskiego rolnictwa na dopłaty do konkurencyjności. 2 miliardy na ten program Maluch Plus na żłobki publiczne. I te pieniądze poszły się kochać. Nie ma ich. Nie dostaniemy ich w tej chwili, tak? Dlatego, że te gamonie zaszachowały jeden drugiego i tych pieniędzy nie będzie.